Szanowni Państwo, dzisiaj będzie dziwny filmik, ale sami wyciągnijcie z niego wnioski. Jak wiecie, puściłem kiedyś film o starości z prośbą o to, aby Słowianie pomogli mi przy koniach. Otóż trafiła się rodzina Słowian, która przejęła te konie. Pani Agnieszka Zębek z Aleksandrówki, to gdzieś jest koło Warszawy. Dobra rodzina, kochająca zwierzęta, rodzina, można powiedzieć, wielodzietna, bo z tego co wiem, tu mają dwóch synów i prawdopodobnie konie będą służyły, może nie służyły, ale będą razem mieszkać z tą rodziną. Także pani Agnieszce bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Szanowni Państwo, no tak, koni nie mam. Człowiek się starzeje, no ale umysł jeszcze jako tako funkcjonuje. Więc tak, no mam tą kasę, no ale co z tą kasą ja mogę zrobić? Człowiekowi staremu nie potrzeba już dużo. Wystarczy dach nad głową, wystarczy jedzenie. Samochodu nie potrzebuję, bo jakiegoś tam rzęcha mam. Zdrowie jeszcze w miarę dopisuje. Nie aż tak, jakbym chciał oczywiście, no ale dopisuje. I szanowni Państwo, tak sobie myślę, no gdzie tą gotówkę przelać? Dla mnie to jest duża gotówka, bo 4000 za konie, no to jest dużo. Skoro ma się renty przykładowo 802 zł, nie renty, a emerytury, przepraszam. I wiecie Państwo, ponieważ poruszyłem to wszystko w internecie, więc jestem winien Wam wyjaśnienie, co ja z tymi pieniędzmi mogę zrobić. Otóż wiadomo, skoro jest utrata przyjaciół, czy przemieszczenie przyjaciół, co uważam, że konie są takimi przyjaciółmi człowieka i nie winno się ich nigdy ani ubijać, oni powinni umierać naturalną śmiercią, tak jak ludzie. I postanowiłem, że te pieniądze przeznaczę nie dla siebie, bo większość powie, a można przepić, można kupić samochód, obojętnie co, do Tajlandii pojechać na wycieczkę, no do Egiptu. Ja sobie myślę tak, i co z tego? A może zrobić coś, co po mnie pozostanie. I wyobraźcie sobie, że wydedukowałem sobie, że założę fundację. I to będzie kapitał założycielski. I tak człowiek prawie nie spał. Napisałem statut fundacji. Oczywiście przesłałem go do Rozwadowskiej, do Łodzi w celu sprawdzenia. Przesłałem również do Słowianki Grażyny Magziarz, która jest notariuszem w Starachowicach. I w ten sposób statut już będzie wkrótce rejestrowany. Zapewne jesteście ciekawi, jaka to będzie fundacja. Otóż wielu z Was może mnie krytykuje, że jestem jakimś tam lechitą, że nie jestem katolikiem. Bzdura, jestem katolikiem, ale jestem też Słowianinem, który poczuwa się do swoich korzeni. Poczuwa się do polskości, poczuwa się do tego, aby Polacy, ci co są rozrzuceni po całym świecie, wrócili do domu. Niby rząd zrobił ustawę o repatriacji, że niby mogą wracać, ale widzę, że rząd woli bardziej Ukraińców niż tych Polaków, którzy zostali wygnani za Ural, do Kazachstanu. I o tych Polakach chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Ponieważ mój kuzyn uczył w Kazachstanie, w szkole polskiej, Piotr, ileś tam lat uczył, powiedział, że oni płaczą, aby powrócić do kraju. A rząd nie myśli o nich po prostu. Rząd ma to serdecznie w czterech literach. Więc zna środowisko Polaków w Kazachstanie, którzy chcieliby natychmiast wracać, chcieliby złożyć swoje kości w polskiej ziemi. Ale rząd robi wszystko, aby odwlec to. Ustawy, które wprowadził, niczego nie zmieniają. Zmieniają tylko, że mogą wracać, tylko pytanie gdzie?
Pytanie, kto im da środki, kto im zabezpieczy, kto im ułatwi start. Ale przecież tak na marginesie, to oni, skoro zostali wyrzuceni z Polski, czy wydaleni do przymusowego przesiedlenia, oni coś po sobie tu zostawili. Więc należy im się jakieś zadośćuczynienie od naszego państwa, od naszego rządu. No jak powiedziałem na wstępie, no niestety nie jest tak, jakby nam się to mogło wydawać. Dlatego też fundację, którą powołuje Słowiańskie Powroty, we wtorek, w poniedziałek, wtorek będę już podpisywał u notariusza wszystkie sprawy, później pójdzie do sądu i fundacja będzie miała za zadanie ściągać wszystkich Polaków. I ja dzięki wam i dzięki Słowianom, Lechitom, Polakom dobrej woli zrobię to, gdyż ja nie potrzebuję już nic. No cóż ja więcej potrzebuję? Mam dach, mam ciepło, mam jedzenie, jakąś tam emeryturkę mam, ale wyobraźcie sobie szczęście tych ludzi, którzy wrócą do domu po tak długim okresie wygnania. To jest szczęście, jeżeli coś dla drugiej osoby zrobicie. Pieniądze. Pieniądze to jest nic. Wielu powie, tak jak się pieniędzy nie ma, to się jest nikim. Nieprawda. Bo bezdomni też są kimś. Są Słowianami. Ich umysł się liczy. Ich zdrowie się liczy. Ich patriotyzm się liczy. A co my po sobie możemy zostawić? Patrzcie, nasi wieszcze zostawili coś po sobie. Człowiek odchodząc z tego świata, wiecie co zostawia? Nie majątek. Bo Rockefeller co z tego, że zostawił majątek? Ale czy ktoś powie o nim, że on zrobił coś dobrego? Że on dał innym szczęście? Nie. Każdy powie, że był nadzianym facetem. I to tylko tyle powie. A jeżeli człowiek da coś innym, to o takim człowieku się będzie mówić, o takim człowieku będzie się pamiętać. Ja nie za bardzo chcę, żebyście tak pamiętali o mnie, ale chcę, żeby te rodziny, które proszą Boga o pomoc, znalazły pomoc w tej mojej fundacji, którą wkrótce zarejestruję i która wkrótce zacznie sprowadzać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej swoich rodaków zza Uralu, z Kazachstanu, tam, gdzie zostali przymusowo wysiedleni, wyrzuceni z własnego ojczystego kraju. Zrobię to, czego rząd nie zrobił. Powiem wam więcej. Fundacja w statucie ma też obronność kraju. Słowianie stworzą armię. Armię na inny wzór, nie taki, jak tworzy obecny minister i obecny prezydent, którzy nawzajem się żrą i nie mogą się dogadać. Musimy sami wziąć sprawy w swoje ręce. Nie wiem, czy wiecie, ale powiem wam, że Słowianie, że Polacy, prawdziwi Polacy, Lechici, muszą walczyć ich bronią, bronią rządu. Wyobraźcie sobie, że ta fundacja to jest nic innego, tylko broń, bo to jest system nieopodatkowany. Ale te fundacje to mają aktorzy, to mają kominiarze, to mają prokuratorzy, to mają sędziowie, to mają wszystkie nacje naszej kasty rządzącej. I gdy któryś z nich straci pracę, to fundacja mu ją w jakiś sposób rekompensuje, że on nie zginie. Dlatego to jest broń, którą również my musimy walczyć. Tylko że my nie walczymy dla siebie, ale my walczymy dla kraju. Po to, abyśmy ściągnęli jak największą liczbę Polaków. Tych, którzy chcą być w Polsce, a nie tych, którzy przykładowo wywalają naszych rodaków z kraju. Musimy pomyśleć też o tych, którzy wyjechali na przymusowe roboty. Przymusowe roboty poza granicę. Siedzą na zmiewakach, podcierają tyłki Niemcom, Holendrom, Francuzom. Jest to praca.
Żadna praca nie hańbi. Ale czy oni tam chcą być? Czy nasz kraj, czy nasz rząd nie może im tego zagwarantować? Normalnej pracy? Może. Tylko musi jeszcze chcieć. I ten rząd musi pracować dla nas, dla Polaków. A on nie pracuje dla nas. Dlatego fundacja, którą powołuje, będzie pracowała, będzie kształciła, będzie ściągała. Na dzień dzisiejszy wykupujemy grunty w Górach Świętokrzyskich. I te grunty będziemy przeznaczać dla tych Polaków, którzy po prostu przyjadą po długiej, długiej tułaczce spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. I myślę, że wy wszyscy, którzy mnie słuchacie, w tym mi pomożecie. Dziękuję bardzo.